Filarem polityki, zwłaszcza w systemie demokratycznym, jest dyskusja. Poprzez dyskurs medialny, debaty, wystąpienia, przemowy, politycy, działacze społeczni, dziennikarze, naukowcy próbują nas przekonać do pewnych racji. Nierzadko jednak sprowadzają nas na manowce. Skąd wiemy, czy mamy do czynienia z pustą retoryką, czy z genialnym argumentem? Co ważniejsze, jak upewnić się, że sami nie popełniamy błędów? Zacznijmy od definicji błędów logicznych. Są to formy rozumowania, które charakteryzują się zwodniczą strukturą logiczną lub opierają się na fałszywych założeniach. Z tego względu rozpoznajemy dwa rodzaje błędów logicznych – formalne i nieformalne. Formalny błąd logiczny to taki, w którym konkluzja nie wynika z założeń. Na przykład, założenie pierwsze – jeżeli pada, to niebo jest zachmurzone. Założenie drugie – niebo jest obecnie zachmurzone, a zatem pada deszcz. Widzimy, że założenia są prawdziwe, ale konkluzja jest błędna, bowiem to, że niebo jest zachmurzone, nie musi koniecznie oznaczać, że pada deszcz. Wszak wielokrotnie spotkamy zachmurzone niebo i nie spadnie na nas ani jedna kropla deszczu. Nieformalny błąd logiczny to taki zaś, kiedy struktura logiczna jest poprawna, to znaczy konkluzja w istocie wynika z przyjętych założeń, lecz same założenia są niepoprawne. Na przykład, założenie pierwsze. W prognozie pogody mówili, że będzie dziś padać. Założenie drugie. Prognozy nigdy się nie mylą. Konkluzja. A zatem będzie padać. Tutaj widzimy, że przyjmując te założenia, logicznie dojdziemy do takiej konkluzji. Jednak problem polega na tym, że założenie drugie jest nieprawdziwe. Zatem choć ciąg logiczny jest poprawny, oparcie się na niesłusznym założeniu podważa sens całego argumentu. Generalnie możemy uznać argument za rozsądny i logiczny, gdy jest on zarówno oparty na prawdziwych założeniach, oraz gdy ciąg logiczny jest poprawny. W tym momencie pewnie wielu z Was myśli, no Ameryki to żeś nie odkrył. Problem polega jednak na tym, że choć definicja błędów logicznych jest prosta, nie oznacza to wcale, że tak łatwo jest zawsze zauważyć. Albo, że nawet zdając sobie z tego sprawę, sami czasem nie zauważymy własnego błędu. Co ważniejsze i bardziej niebezpieczne, błędy logiczne zdają się być nieodłącznym elementem dyskursu politycznego. Dyskursu, który wszak powinien być oparty na jak najbardziej racjonalnej argumentacji. Aby zrozumieć powagę sytuacji, przyjrzyjmy się debatom w prawyborach Partii Republikańskiej i Demokratycznej w USA w 2015 roku. Wedle obliczeń firmy Blueprint, podczas debaty kandydatów Partii Demokratycznej padły 43 błędy logiczne, zaś podczas debaty kandydatów Partii Republikańskiej 24. Czy te liczby mają znaczenie? Mają, jeżeli nie mają znaczenia. Jeżeli wyborcy nie rozróżniają albo nie dbają nawet o spójność logiczną, to oczywiste błędy logiczne, błędne rozumowanie, które prowadzą do radykalnych i błędnych konkluzji, zaczynają być podstawą naszej polityki. Celem debat politycznych jest wygrać, nie dojść do prawdy. I stąd możemy zrozumieć polityków, którzy na każde zadane pytanie odpowiadają w sposób: ja zawsze dobry, inni zawsze źli. Ale to nie oznacza, że my jako wyborcy powinniśmy to uszanować. Puste zabiegi retoryczne będą istotną częścią dyskusji politycznych tak długo, jak my sami będziemy je akceptować. I tym będziemy zajmować się w nowej serii. W każdą sobotę będę publikował krótki filmik opisujący jeden błąd logiczny i jego zastosowanie w różnych dyskusjach politycznych. Będę starał się pokazać, dlaczego dany argument jest błędem logicznym, jak go rozpoznać, jak go skontrować i jak go uniknąć. Dodatkowo postaram się zamieszczać dodatkowe zadania i artykuły na mediach społecznościowych i na blogu, więc zachęcam Was również do śledzenia mnie na innych mediach. I nie bójcie się, standardowe rozkminy wciąż będą publikowane raz na 2 do 3 tygodni. A na tę chwilę dziękuję Wam za uwagę, zachęcam do subskrybowania i życzę Wam miłego weekendu. Do zobaczenia.